Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś jestem ja i jest ze mną, prawda, wielki mutant Daveson. Siemańsko, ziomy. Siemańsko, ziomy. Dzisiaj, widzowie, sprawdzimy, który mutant jest w stanie się lepiej ukryć. Sprawdzimy, czy mamy zdolności kameleonistyczne. A, to jest dobry pomysł. A w ogóle mam jeszcze jedno ciekawe zagadnienie, ale to w trakcie odcinku ci je przedstawię, bo dobra, na tym będziemy konkluzować kilka minut. Dobrze, w takim razie będę na to czekać z niedoczekaniem. Z upragnieniem. Zostawcie łapeczkę, widzowie, subskrybujcie i bang, bang, bang. Oglądajcie do końca. Słuchaj, ja już ci mówię, jaki jest plan na ten cudowny materiał. Ogólnie robimy taką akcję. Ja jestem mutantem, ty jesteś mutantem. Naszym celem jest się ukryć. Gramy tak naprawdę w chowanego w dwójkę. Dlaczego w dwójkę? Nie mamy przyjaciół. Ale... My jesteśmy w dwójkę, prawda, więc możemy porobić niezłe rzeczy. Oczywiście, widzowie, jak chcecie zobaczyć naszą dwójkę wspólnie, no to możecie wyjść na Kidowice, czyli wioskę naszą, czyli to jest na przykład mój kanał Szymson Plus i Dawida Dave Games, ale również możecie wbić na kidowice.pl, ponieważ tam już w tą sobotę nowy tryb Box PvP. Puh. Yeah, dobra. Boy! Yeah! Dobra, lecimy, słuchaj, robimy tak. Czy ty chcesz zacząć szukać, czy chcesz zacząć się chować? Ja chcę się schować najpierw. Dobra, to w takim razie ja tutaj zostaję u siebie na chacie. Ty wyruszaj gdzieś się schować, byle ale jakie są zasady? Zasady są takie, po prostu chowasz się gdzieś, nie rozwalamy nic. Po prostu musisz się gdzieś schować. Nie wchodzimy do budynków. No, może nie wchodzimy do budynków. I zobaczymy. Dobra. Ile czasu mi zajmie, żeby znaleźć innego mutanta. I zobaczymy, jak łatwo ukryć się jako mutant na Palionowie. Dobra, powiedz mi, kiedy będziesz gotowy, bo ja już tutaj jestem. No, tak powiem, w sumie to już. No to już. W takim razie. I teraz mam tą zagwozdkę, co chciałem poruszyć, możesz szukać. Dobra, a ja ją powiem, to jest pytanie też do was, widzowie. No bo ostatnio myślę nad nowym przywitaniem, które byłoby takie charakterystyczne do mnie, no bo nie mam takiego. Kiedyś miałem to cześć, muszę myśleć coś nowego. No i mam kilka propozycji. Powiedz, które jest lepsze. Tak, pierwsze to jest tak. Siemansko, ziomy! Nie jestem jeszcze do tego przekonany, co do tej pozycji. Okay. Ale fajne. Druga pozycja, czekaj. Jaka to była druga pozycja? Ty, nie pamiętam drugiej pozycji, ale to coś było takiego... Okay. What tego czogodo, widzowie, to coś takiego, jakieś takie, ja nie, takie coś totalnie, totalnie bezsensownego, nie? Pierwsze what tego czogodo, widzowie, witam was nie, dobra, to drugie jest lepsze, będę miał większą bekę, jak będziesz robić to drugie. A numer trzy, no a jakie byś mi zaproponował, Filipie, bo numer trzy w sumie zaproponował? Nie mam. Czy pytanie? Rere kum kum, to ja żaba. Rere kum kum, z tej strony żabady. No, ja bym tak się witał. Ej, dobra, gdzie się schowałeś? Dobrze, stary, nie mogę cię znaleźć. Jestem OP. Najgorsze jest to, że ty jesteś zielony, to ty masz tutaj bardzo dużo takich zielonych miejsc, w których możesz się elegancko skitrać. Jestem w miejscu, gdzie w ogóle nie ma zielonego. Okej, to jest... Nie wykorzystałem swojego kamuflażu. I to nie jest w żadnym budynku. Ej, a ty widzisz mój nick? Nie widzę twojego nicku. Ale jak tak sobie normalnie stoimy, bo nie wiem, czy muszę trzymać tego shifta, czy co? Wiesz co, chyba nie zwróciłem na to uwagi, czy jakby jesteśmy mutantami, czy nam się niki usuwają. Chyba nam się usuwają niki, jak jesteśmy mutantami. A to ja nie puszczam lepiej, bo to się trochę cykam. Dobra, okej, muszę się tutaj rozejrzeć jeszcze trochę. Ej, dobra, szczerze ci powiem, że naprawdę jestem w szoku, jak dobrze się schowałeś, bo totalnie nie mam pojęcia, gdzie możesz być, nie? Ej, właśnie, kurczę, nie wiem, czy podpowiedzi powinniśmy sobie dawać, bo my jesteśmy mutantami jednak. Nie wiem, czysto teoretycznie schowanie się mutantem powinno być mega ciężkie. Ale czekaj, można wchodzić do budynków, czy nie? No nie. Okej, ale ja nie jestem w takim... Znaczy, no te wejście... Kurde, no dobra, no jest, ale no, to nie jest takie... Czyli to jest... No. Jesteś w budynku, ale nie w środku. Jestem w budynku, ale on jest otwarty i widać mnie, nawet jak jestem w budynku. O. Dobra, Dobra, czyli po prostu muszę szukać w budynkach. Totalnie nie mam pojęcia, który to może być budynek. Ej, dobra, bo ja nie mam sprinta, co się stało w ogóle? Ale nie, widać mnie. To i wtedy, widzowie, tutaj dostaję dodatkowe boosty. Dobra, bo już mi się to skończyło, tam minął ten czas. Dobra, widać cię, rozumiem. Yeah. Rozumiem, że cię widać, więc... Wow, czemu to są takie dziury? Dobra, no to w takim razie spodziewam się ciebie na przykład na policji. Tam się ciebie spodziewam, tam jest twoje miejsce zresztą. Nieprawda, ja nigdy w życiu nie byłem na komisariacie. Tylko wtedy, kiedy mi zabrali rower. Okej. Zabrali ci kiedyś rower? Ukradli ci rower? Tak. Co ty gadasz, naprawdę? Zostawili mi karteczkę w Walsie.
Na rowerze. No. Na rowerze ci zostawili taką karteczkę. Znalazłeś rower i powiedziałeś, ktoś mi prześladuje, zostawi mi karteczkę na rowerze. Złodzieje. I poszedłem do makowca. Potrzebuję podpowiedź. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Wieżowiec. Wieżowiec. Okej, okay, dobra. Okej, okay, czyli rozumiem, to chyba będzie ten wieżowiec, który ty zbudowałeś, bo... No dobra, dobra. Myśl dalej, okej. Okay. Aczkolwiek możesz też być na tym. No mamy tak naprawdę dwa wieżowce tylko, a nie trzy! Możesz być na trzech, okej, okay, dobra, w takim razie sprawdzę najpierw ten wieżowiec. Stało ci 3 sekundy. Jak 3 sekundy? Halo, co? Jakie 3 sekundy? Dobra, tu nie. Lecę tam sprawdzić. Wydaje mi się, że będziesz w tym, który ty zbudowałeś. Ej, dobra, w takim razie wychodzi na to, że schowanie... No. O, dobra, widzę cię! O, no widzę właśnie cię. O tym mówiłem, żebyś mnie widział, jakbyś tutaj przebiegł. Okej, no w ogóle nie pomyślałem, że możesz tutaj być. No dobra, to ty w takim razie schowaj się tutaj, a teraz ja się skitram. Ja powiedz ten! Miejsce. Widzisz mój nick? Nie widzę twojego nicku. A ty widzisz mój? Dobra, nie. Dobra, no to w takim razie idealnie. W takim razie ja teraz się chowam, w takim razie wybierzmy sobie, widzowie, na przykład miejsce jakieś ciekawe. Okej, czyli krótko mówiąc, można się chować w budynkach. To jest z tego, tak, co wynika. No dobra, znaczy, ale taki razie... wiesz, no nie, że piwnica w swoim domku, tylko dobra, taki budynek, wiesz, otwarty, nie? Jasne, rozumiem. Rozumiem i jakby jak najbardziej akceptuję. Dobra, w takim razie robię... dobra, mam genialną kryjówkę, nie? Ej, mam jeszcze ten, trzecie przywitanie teraz, myślę. Dobra, no to dawaj, śmiało. Siatę daj to! Git? Genialne. Dobra, już. No, schowałem się. Idę, biegnę. Ja już kojarzę tak skądś to przywitanie, wiesz? Naprawdę? No, kojarzę skądś się. Cześć, nie wiem skąd, znaleźć. Skądś kojarzę. Dobra. To jest ciekawe. Powiem ci tak, ja mam taką kryjówkę na zasadzie, że... No, daj podpowiedź, no. Albo, no nie będę ci podpowiadać o to, że starcie, nie? Ale ty jesteś w środku, czy nie? Ja ci to powiedziałem od razu. Okej, okay, nie jestem w środku. Okej, okay, dobra, no to jesteś w takim razie ten głupszy. No, ja nie wiem. Szybciutko cię znajdę. Pewnie tak. I będzie banalnie. Ja sobie wskoczę, bo ja to rozegram taktycznie, bo ty to rozegrałeś nie taktycznie. Ty sobie siedziałeś na dole i tak, wiesz, łaziłeś od lewej do prawej i nie może być. A ja podejdę do tego jak detektyw. Detektyw, Tak. Detektyw Chloe. I dobra, okay. Zerkam sobie przez tutaj całe palionowo, ale ciebie nie widzę. Czyli mój sposób nie zadziałał, ale może zadziała drugi. Dobra. Czy Elytra jest dozwolona? Pytasz, a lecisz. Aha, czyli widzimy. No pytam, bo już wyleciałem, no to nie wiem, no jeszcze nie. No niech będzie, że jest. W takim razie ustawiłem się teraz tak, że możesz latać elytrą. Aha, czyli jesteś pod jakimś dachem. I no, tego co? Nie widać możliwe. Z powietrza, czyli jesteś w budynku. Nie jestem w budynku. No to... Co? Jak te mutanty jak latają na elytrze, to wyglądają jakby latały na game modzie, serio. Tak, to akurat prawda, ale my nie mamy widzowie dostępu do game moda, więc to akurat można wykluczyć. Czekaj, bo... Kurde... Nie muszę. Dobra. No nie musisz trzymać, ja też nie musiałem. Ale jak dobrze jest, bo ten palec boli mnie od trzymania już. Dobra, no ja nie jestem... wiem gdzie. No, no ja powiem ci, dobra, no podpowiedź, tak? A. Centrum. Jak centrum, jak tu byłem? Centrum, widziałem cię właśnie przed chwilą, jak sobie przeleciałeś. Aha, dobra, ja chyba mam pomysł. Ja to chyba mieć... herbaty, no. No nie ma... Co? Ja mam taką, no powiem ci, że jestem skitrany, ej, nawet podoba mi się, o, widzę cię. Ty mnie widzisz. Ojej, jak leci. Ojej, gdzie tam szukasz, czego szukasz w sądzie? Ja nie wiem, zaraz szlak trafi. A widzę, dobra, mam. Ale dobra, muszę ci się przyznać do pewnej rzeczy, wiesz gdzie byłem na początku? Nie. Byłem tutaj na tym zegarze, na górze tutaj, tu byłem całkowicie. O nie, ale jak zobaczyłem, że tam było. Się wspinasz na górę, to zaskoczyłem tu na dół. Ale to bez sensu, nie można zmieniać kryjówki. Ale ja nie za bardzo zmieniłem, tylko po prostu zaskoczyłem niżej. Zmieniłeś. Ale byłem tu w tym samym miejscu. Było zmienione. Dobra, teraz, jeszcze po jednym razie się chowamy, ale taki szybki, teraz prosta kryjówka, musi być najprostsza. Teraz ty się chowasz, a ja szybko tutaj zakrywam oczy, dawaj. Dobra. Szybko, masz 15 sekund na to, żeby się schować. Okay. Mamy 2 minuty na to, żeby... 2 minuty na mnie, 2 minuty na ciebie. Dobra, mamy dawaj. Spotkanie. Gotowe. Dawaj, no. Już? Dobra. No. Dobra, no to lecę w takim razie, uwaga. W takim razie, gdzie mógł się schować Davison? No, miała być szybka kryjówka, no to... No co?
Ej, ale wyjścia za to, że go nie miałem. Wiesz, co jest najlepsze, no? Że gdybyś ty mógł się jakoś położyć, albo na przykład, nie wiem, poczekaj, sprawdźmy jedną rzecz. Czy tutaj jest na przykład opcja zrobienia czegoś takiego, że na przykład rozwaliłbyś to i stanąłbyś tak. No ale tak się widać. No, ale ty jesteś zielony. No, ale no to co by to zmieniło? Musiałbyś jeszcze niżej być o jeden blok. Wtedy bym, kurczę, mógł cię nie zauważyć, byś się zlał naprawdę z tymi roślinkami. No dobra, no to dawaj, teraz ja się chowam w takim razie bardzo szybko. Dobra. Na tym, a ja się idę schować. Dobra, mam pomysł na kryjówkę. Okej, dobra, przejdźmy tu, dobra, mam pomysł tu. Ale to ty też masz te twoje 15 sekund. Tak jest, no, ja spokojnie. Ja już się chowam, okej. Okej, jest skidra. Tak. Hej. O, jak leci, okay. jak leci. No, czyli znowu, czyli znowu gdzieś tutaj zerkasz. Tak, nie schowałem się za... Ja powiem ci szczerze, że ta kryjówka jest taka, że Elytron to ty mnie nie znajdziesz nigdy w życiu. Co? No. Elytron ci się nie przyda totalnie. To jest najgłupsza kryjówka na świecie. Kurde, tak się wolno opada z tej Elytry, że nie opłaca na nią wchodzić w ogóle. Ale jesteś w domu, czy nie? Nie, nie jestem w domu. Co? A widzę za tym drzewem, dobra, ale bot! Ja, to jest jeszcze gorsza krywa niż moja. Nieprawda, twoja była gorsza, bo ja byłem skitrany chociaż za drzewem i zakrywało mnie od góry. Gdybym ci nie powiedział, że Elytron mnie znajdziesz, to byś sobie pewnie dalej latał. No dobra, widzowie, no jak widzicie, buton tam i troszkę ciężko się schować, ale jakbyście chcieli jakiś odcinek schowanego z wszystkimi z Palionowa właśnie jako mutanty, to dajcie znać w komentarzach. Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, elo!